Katarzyna Kozińska, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Marta Krupa, prezes Fundacji Today, Tomorrow, Together. Dzisiaj, jutro, razem. Uczyłam się i wyszło tym razem. Witam serdecznie, witam Państwa. Cześć Kasiu. Opowiedz o konferencji, która się zbliża wielkimi krokami, czyli ta wielka data to 4 października. Gdzie, o której... Bo wiemy, że tematyka jest bardzo na czasie, czyli zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Tak, 4 października na godzinie 11 w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Zapraszam do auli wszystkich zainteresowanych. Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba płacić, trzeba po prostu przyjść, być. Druga konferencja, mimo tego, że tych konferencji w sumie było już, to będzie 4 tak naprawdę, ale 2 były mniejsze. I teraz ta jest tak naprawdę z uczestnictwem specjalistów, dr Olgi Pazdan, psychologa Bogdana Olechnowicza, pedagoga z zaboru Marcina Łokciewicza, którego już też gościliśmy u nas w Gorzowie. Ta konferencja będzie składała się z 2 paneli. Pierwszy panel będzie poświęcony bardziej taki naukowy właśnie, z uczestnictwem wymienionych już pani doktor psychiatry dziecięcej, psychologa i pedagoga. Potem przewidujemy chwilę przerwy na oddech, na krótką refleksję, bo będzie dużo emocji, więc musimy je dawkować. I na tą drugą część zapraszamy, gdzie głównym naszym prelegentką będzie Małgorzata Serafin, autorka książki Jest okej, dlaczego nie chcę żyć. I będzie Janusz Schwertner, który będie drugi raz z nami. Był przy pierwszej dużej konferencji i będzie teraz. Będzie również prowadzącym całe to wydarzenie, pierwszy i drugi panel. To jest dziennikarz, więc dziennikarz śledczy. W tematyce również zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, no bo to jest główny temat. To jest główny temat tej konferencji, ale nie będzie tak źle. Jak do tej pory, bo mam takie wrażenie, że to, co już było najgorsze, to już tak naprawdę minęło, bo przez ten czas od tej pierwszej konferencji, od listopada 2021 roku, trzeba głośno powiedzieć, no już mamy 2 stopnie referencyjne w Gorzowie, czyli mamy poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Mamy oddział dzienny dla dzieci i młodzieży na Walczaka właśnie pod kierownictwem dr Olgi Pazdań, który naprawdę świetnie funkcjonuje i to po prostu działa. Nie czujesz, że przyłożyliście trochę tymi swoimi działaniami o tym, że głośno mówicie o tych potrzebach tutaj w Gorzowie, w powiecie, w tych powiatach sąsiadujących, że się przyczyniliście tymi działaniami? Oczywiście, że to czujemy i to tak, chwalimy się też tym, bo mówimy o tym głośno, nie mamy problemu, żeby mówić, że zdrowie psychiczne, że depresja czy jakakolwiek inna choroba psychiczna jest czymś złym, nie takim. Nie, chorujemy, bliskie osoby nam chorują i musimy się z tym mierzyć i widzimy, że są nowe problemy, z którymi trzeba gdzieś się zmierzyć, ale to już nie jest taki, mam takie poczucie, że w Gorzowie już to nie jest taki wstyd. Temat tabu. Tak. A powiedz, do kogo jest skierowana? Kto najwięcej Twoim zdaniem wyciągnie z tej konferencji? Kogo bardzo zapraszamy? Kasiu, każdy, kto czuje tak naprawdę, Szanowni Państwo, że to jest właśnie jego temat, że potrzebuje tego wsparcia, tej cegiełki wiedzy, emocji, dobrego słowa, podniesienia na duchu, to jest właśnie dla Ciebie, dla Państwa, dla dzieci, dla młodzieży, właśnie, dla rodziców, dla nauczycieli, właśnie nauczyciele, tak, pedagogów, psychologów, absolutnie dla wszystkich tak naprawdę, dla opiekunów, dla babć, dla dziadków, którzy sprawują opiekę i wykonujecie świetnie swoją robotę, ale też potrzebują tego wsparcia, bo to jest różnica już międzypokoleniowa wychowawcza i musimy wejść trochę na te tory naszych młodego pokolenia, tych zetek, oni są tak genialni, tak świetni, naprawdę. Oni potrzebują po prostu wsparcia od nas i jak będziecie, to na pewno dostaniecie, każdy dostanie taką dawkę, pigułkę pozytywnej energii, wskazówek, co zrobić, gdzie w razie czego dalej się udać, żeby porozmawiać, przegadać coś, co robić dalej. A jakie są Twoje przemyślenia po tych poprzednich działaniach? Bo przecież to i pierwsza konferencja, ale w międzyczasie były też warsztaty i dla rodziców i nie tylko. Jak to oceniasz? Jakie wnioski z tego z Twoim zdaniem płyną? To, co ja najbardziej zauważyłam, to to, że rodzice zaczęli się otwierać, przychodzić i mówić, no ja też mam problem, ja też mam kłopot, ja też widzę, że we mnie wewnętrznie coś jest nie tak poukładane i powielam pewne schematy, które się nie sprawdzają dzisiaj. I
To najbardziej, co jest takie zauważalne, że rodzice chcą zrobić faktycznie ten pierwszy krok. Wiele oczywiście jeszcze się boi, wstydzi, no bo jest to takie piętnowanie jeszcze tego, okej, no wiadomo, że nie zmienimy tego i nie skończymy z tym w ciągu 2 lat, tak, ale to już faktycznie widać. Zmiana jest też w tym, że statystycznie jest po prostu mniej skutecznych samobójstw w Gorzowie, tak, i one są, ale jest ich mniej, więc to nadal boli, bo są, natomiast no nie mogę powiedzieć, że no mogłabym w sumie trochę powiedzieć, że cieszę, że jest ich już dużo mniej, tak? Więc to jest najważniejsze chyba. To jest jednak widoczne, prawda? Tak, że jednak, no bo wiesz, Kasiu, to jest tak, że jeżeli coś się dzieje nie tak z naszym dzieckiem i my będziemy przymykali na to oczy, że to się samo rozwiąże, to się nie rozwiąże, a umówmy się, wszystkie próby samobójcze, większość prób samobójczych, to jest po prostu wołanie o pomoc, tak? Ja tu jestem, potrzebuję twojej uwagi, mam ogromny problem, pomóż mi tu i teraz, tak? Rzuć wszystko i zajmij się po prostu mną, daj mi tą atencję. I wydaje mi się, że w domach już to jest, tak? Bo naprawdę ja dostaję masę telefonów od rodziców, którzy mówią, mamy problem, tak? Bo pojawiło się czy samookaleczanie, czy próba samobójcza, czy zaburzenia odżywiania silne, co możemy zrobić, gdzie możemy iść. Oni już wiedzą, gdzie zadzwonić, tak? Oni też dzwonią na telefon alarmowy, potrafią sami się umówić już do specjalisty, tak? I wiedzą, że już trzeba pomagać, więc ci młodzi, wydaje mi się, że coraz częściej potrafią odnaleźć tą pomoc tam, gdzie powinna ona być w pierwszej kolejności udzielona, czyli w domu. Wy mówisz o tym, że podkreśliłaś to, że działa to Centrum Zdrowia Psychicznego i to jest taka duża cegiełka do tego, bo w tej chwili mamy i poradnie, zaraz przecież już jakby raczkujący oddział. Tak. Natomiast są specjaliści, to jest najważniejsze, bo z tym był największy problem, żeby ich w ogóle pozyskać, bo tak, ich wszędzie brakuje. To jest też pomoc bezpłatna, o czym też przypominamy, proszę Państwa. Centrum Zdrowia Psychicznego przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Szukajcie strony internetowa i Facebook prowadzony, tam można znaleźć tak, informacje, jak się zgłosić. Czy szukają rodzice tej pomocy właśnie specjalistycznej? Czy masz odzew też ze strony, bo będzie też Olga Pazdan na tym, prawda, która pracuje tak, w centrum. Tak. Czy jest odzew na to, jak uruchomili ten oddział i to centrum? Po chwili kolejki no już właśnie były ponownie, także, ale świetnie sobie z tym radzą, bo faktycznie pierwsza wizyta jest bardzo szybko udzielana dla młodego człowieka. Najpierw dla rodzica, tak, bo to musi przyjść na pierwszą wizytę oczywiście rodzic, najpierw porozmawiać, potem przychodzi z młodym człowiekiem. I jest ta pierwsza taka weryfikacja, tak? Czy to już jest na CITO, muszą działać, czy faktycznie mogą chwileczkę poczekać. Te kolejki są, na ostatnią chwilę one wynosiły do 3 miesięcy, więc to też nie jest jakiś super mega odległy czas, a szanowni Państwo, my przypominamy, że te osoby, które muszą oczekiwać na ten czas, w tym czasie mogą zgłosić się do naszej fundacji Today, Tomorrow, Together, dzisiaj, jutro razem, znajdziecie nas na Facebooku. I tam zostanie udzielone wam wsparcie finansowe na pokrycie psychologa czy psychiatry w czasie oczekiwania właśnie na tą bezpłatną pomoc. Także wydaje mi się, że też tu nasza fundacja robi to uzupełnienie, tak, w czasie oczekiwania. To już się sprawdziło, to już działa, tak? Czyli ktoś już jest zapisany, czeka na swoje miejsce, ale wiemy, że potrzebuje tu i teraz pomocy i ją dostaje po prostu, tak? I to właśnie dzięki kolacji charytatywnej między innymi, którą zorganizowaliśmy, czy aukcji dzieł sztuki, obrazów, artyści dzieciom. Te pieniążki właśnie idą na te potrzeby i zabezpieczają naszych młodych, żeby dostali tu i teraz pomoc i spokojnie to centrum może czekać, tak? Tam można chwileczkę poczekać i potem wskakują już na długoterminową terapię, no bo umówmy się, że ta terapia długoterminowa, ona będzie może i trwać latami, tak? Więc wtedy spokojnie I już tam. To jest z tego, co wiem, rodzina, środowisko, cała rodzina, prawda? Oczywiście, że tak. Całą sztuką jest, żeby ten oddział właśnie dzienny, który funkcjonuje u nas na Walczaka, tak zwany środowiskowy, czyli w ciągu dnia są zajęcia w szpitalu, dziecko, cała rodzina jest objęta tymi spotkaniami, a później wraca do domu, do swojego naturalnego środowiska, tak? Tam, gdzie są koledzy, koleżanki, do swojego pokoju, do swojej kuchni, do mamy, do taty, tak? Do siostry, brata, gdziekolwiek, gdzie nie jest odcięta, odizolowana. Oczywiście, czyli nie stygmatyzujemy, nie zamykamy, tak, oczywiście, prawda? Kiedy są sytuacje takie, że musi no być tak, na tym oddziale, no to musimy być, no to nie ma w ogóle dwóch zdań, ale im prędzej, tak jak sama doktor Pazdan mówi, no
trzeba po prostu do środowiska włączyć tą osobę, bo to jest najlepsza terapia. Jak byś zachęciła już o tych osobach, które się pojawią na tej drugiej konferencji, w jaki sposób, co byś dzisiaj powiedziała tym wszystkim, którzy jeszcze się wahają, mówią, a to nie dla mnie, albo nie mam problemów, prawda? Czy może oczywiście tak jest, absolutnie nie zaprzeczamy, ale kiedy coś się dzieje, to chyba warto jednak rozmawiać, korzystać, otworzyć się. Zdecydowanie. Szanowni Państwo, nie ma czego się wstydzić, a jeżeli odczuwacie w sumie ten wstyd, no to okej, to faktycznie jest. Natomiast warto przyjść, spróbować, posłuchać. Kim są prelegenci? Właśnie, kim są prelegenci? No szanowni Państwo, Marcin Łokciewicz, psycholog zaboru Zamek Rządzi, to już tą książkę omawialiśmy. No to jest świetny pedagog, ja nie będę dużo mówiła, bo Marcin sam o sobie świetne rzeczy opowie. W sumie dzieci mówią o nim najwięcej, bo to co dzieci mówią, no to dziękują mu za każdą pracę plastyczną namalowaną, każdą aktywność, którą on wprowadza, bo dzięki tym aktywnościom oni faktycznie potem zdrowieją. Także to jest człowiek po prostu, który... Czyli różne metody terapii, także arteterapia pewnie. Tak, wszystko, nagrywanie filmów. Słuchajcie, naprawdę on opowie wszystko, przyjdźcie, zobaczcie, jak można niekonwencjonalnie naprawdę pracować z dziećmi. W dzisiejszym świecie, nie? Tak. W świecie youtuberów, w świecie tym, pisze co teraz się kolejną rządzi. Książkę nawet, Marcin, ale też nie będę spoilerować tego, tylko powiem tyle o tym, co młodzi mówią, co czują i czego oczekują. To jest naprawdę mega ważne. Będzie Janusz Szwertner jako prowadzący, który napisał książkę Szramy, jak psychosystem niszczy nasze dzieci. No to jest bardzo mocna książka i ja za jednym razem nie dałam rady jej przeczytać. To są bardzo ciężkie historie młodych ludzi i tego o tym, jak nie działa system psychiatrii w Polsce. Miejmy nadzieję, że za niedługo będziemy o tym czytali jako o historii. Naprawdę, to jest moje ogromne marzenie. No i Gośka Serafin jest okej, to dlaczego nie chcę żyć? No, dziennikarka, publicystyczka i prowadzi też blog. Więc słuchajcie, no, niesamowita osoba, która ma depresję, która mówi o tym głośno, która była dziennikarką, została fryzjerką. Po prostu pokazała, że można zmienić wszystko, a często uważamy, że szczególnie młodzi ludzie, że jeżeli wybierają teraz jakiś kierunek dla siebie, to później nie mogą już tego zmienić, że są tacy zaszufladkowani, że oni muszą za wszelką cenę w tym zostać. No nie, wydaje mi się, że właśnie Gośka łamie te schematy. Pokazuje, że nie, no słuchajcie, no kurczę, no byłam w telewizji, w dużej telewizji, a poszłam i byłam fryzjerką, tak? Dzisiaj też coś jeszcze innego, więc wydaje mi się, że warto przyjść posłuchać o tym, co Gośka powie, bo pewnie przytoczy wiele historii właśnie z swojego programu Farbowane Życie, gdzie przychodzą do niej osoby, które mają problem psychiczny, depresje, zaburzenia wszelkiego rodzaju i dzielą się, zapraszam też do zapoznania się. Ale Państwa przede wszystkim zachęcam do tego, żeby przyjść i zobaczyć, co dzisiaj młodzi poprzez usta dorosłych chcą powiedzieć mi, Wam, nam wszystkim, nauczycielom, żeby dostać te wskazówki i żeby żyło im się lepiej. A jak im się będzie żyło lepiej, nam się będzie żyło lepiej i w sumie tak będzie coraz lepiej, więc tym dobrym akcentem zapraszam wszystkich, totalnie wszystkich serdecznie, nawet tych, którzy po prostu są ciekawi, co ta znowu krupa wymyśliła w Gorzowie. Marta, dzięki za to, że byłaś dzisiaj w studiu. Trzeba tylko chyba trzymać kciuki, żeby to, co zapoczątkowaliście, się dalej rozwijało chyba, prawda? Tego sobie trzeba życzyć, sobie i Państwu życzę, prawda? To jest to Centrum Zdrowia, poradnia, pomoc na miejscu, pomoc psychologiczno-pedagogiczna też pewnie w szkołach, tak, w środowisku, tak. Bo tego też brakuje. No to jest też milowy krok. No. Super, bardzo dziękuję. Marta Krupa, prezes Fundacji Today. Tomorrow. Together. Dzisiaj dziękuję. Razem była Państwa i moim gościem. Cóż, serdecznie zapraszamy. Ja myślę, że już Marta wystarczająco dobrze zareklamowała wydarzenie, ale to z korzyścią dla nas wszystkich. Dziękuję Ci bardzo za dziękuję serdecznie. I Państwa serdecznie zapraszamy. 4 października. Gorzów Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, godzina 11. Tak udział jest. Bezpłatny i nie trzeba się rejestrować. Dokładnie tak. Zapraszamy. Dziękuję, zapraszam serdecznie.